Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami już 7 odcinek Asoki. Odcinek, który ja uważam za taki odcinek przejściowy, można by powiedzieć. Przejściowy dlatego, że jest odcinkiem dobrym, tak jak zresztą wszystkie odcinki, ale nie dzieją się w nim jakieś mega super rzeczy, a dopiero takie zadzieją się w odcinku następnym. Taka sama sytuacja była moim zdaniem z trzecim odcinkiem, z różnicą taką, że w trzecim odcinku absolutnie nic nie działo się takiego, co byłoby warte poświęcenia uwagi, natomiast w siódmym odcinku już taka rzecz jak najbardziej jest. Konkretnie chodzi mi o to, że Beran Skoll już ostatecznie odłączył się od swoich towarzyszy i najprawdopodobniej już poszukiwać tej nieznanej siły, o której wiedzieliśmy już wcześniej. I tu nasuwają się dwa pytania. Czym ta siła tak naprawdę jest i po co Beran jej szuka? Na te właśnie pytania chciałem odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku, ale zanim to jeszcze chwila, ponieważ słuchajcie widzowie, należą wam się wielkie podziękowania. Słuchajcie, to co się stało z drugą częścią szóstego odcinka, to po prostu w głowie się nie mieści. Ja absolutnie nie spodziewałem się tego, że to się wydarzy. Na moment jak to nagrywam, czyli piątek rano, pod odcinkiem jest 2700 wyświetleń i prawie 120 lajków. Jeszcze przybyło 20 subów i dobiliśmy 1300. Czyli cel, który sobie postawiliśmy do końca września. Także widzowie, należą się wam najszczersze podziękowania. Zrobiliśmy coś super. No i po prostu, no nie wiem co więcej powiedzieć. No zrobiliśmy coś super, bardzo wam dziękuję. Dobra, ta podziękowania większe przyjdzie czas w ostatnim odcinku. Tam to się rozgadam na parę minut. Ale mniejsza z tym, na razie przejdźmy do rzeczy. I przepraszam za mój głos, jestem trochę przeziębiony, ale mam nadzieję, że brzmię na tyle dobrze, że zrozumiecie co ja gadam. Zacznijmy najpierw od zbadania wszelkich informacji, jakie mamy. Z pierwszych trzech odcinków nie mamy absolutnie żadnych informacji. Na tamten moment jak dla mnie Beran i Shin byli po prostu najemnikami, którzy byli wynajęci przez Morgan i mieli pomóc w akcji uratowania Frauna. A pierwszy jakiś punkt zaczepienia dostajemy dopiero w czwartym odcinku. Kiedy Beran składał obietnicę Sabine, powiedział wtedy, że chce wypełnić swoje przeznaczenie. I tu zapadła czerwona lampka, hello, jakie przeznaczenie, o co chodzi? W piątym odcinku go w ogóle nie było, więc pomijamy, a naszym głównym źródłem wiedzy będzie odcinek szósty, w którym dowiadujemy się właściwie prawie wszystkiego na temat tej nieznanej siły i tego, czego Beran od nich chce. Zdajemy dwa dialogi mistrza z jego uczennicą. W pierwszym Skoll powiedział o cyklu, który się powtarza i powtarza. I że szuka początku tego cyklu, żeby móc go przerwać raz na zawsze. Shin zapytała go, czy ten początek znajduje się tutaj, a on powiedział, że jeśli legendy mówią prawdę, to tak. Natomiast w drugim dialogu dziewczyna go pyta, czy brakuje mu zakonu. On odpowiada, że samego zakonu nie, ponieważ jego zdaniem nie ma przyszłości, ale idei, która za nim szła, czyli bronienia pokoju w galaktyce, jak najbardziej tak. I w tym samym dialogu mówi o tej nieznanej sile. Mówi, że czuje, że coś go przyzywa i że to właśnie przed tą siłą siostry nocy musiały uciekać. Okej, to są już wszystkie informacje, jakimi dysponujemy, teraz spróbujemy coś z tego ulepić. Pierwszą rzeczą jest ten cykl, o którym powiedział Skoll. Pytanie, o jaki cykl mu chodziło. Kiedy powiedział słowa upadek Jedi i ekspansja Imperium, to od razu przyszedł mi do głowy wątek równowagi mocy. No bo tak, moc sama w sobie z własnej natury jest w równowadze, ale z jakichś różnych powodów ta równowaga zostaje zaburzona, albo przez jasną stronę, albo przez ciemną, bo każda ze stron może zaburzyć tę równowagę, wystarczy, żeby przychyliła szarę bardziej na swoją stronę. A w momencie, kiedy ta równowaga zostaje zachwiana, to moc zsyła wybrańca i jego zadaniem jest ją przywrócić. I takie właśnie cykle, oraz też wybrańców biorących w nich udział, dostaliśmy na przestrzeni sagi Skywalkerów aż 2. Pierwszym oczywiście Anakin, który początkowo zniszczył zakon Jedi, ale też potem pokonał swojego mistrza. Dzięki temu przywrócił równowagę mocy. Natomiast drugim wymańcem jest nie kto inny jak Rey, która według tego co powiedział Skywalker musiała przywrócić równowagę tak jak on, niszcząc niestety odrodzonego Imperatora. Więc jak sami widzicie, ten cykl faktycznie, tak jak powiedział Skoll, powtarza się i powtarza i powtarza. Zawsze jest tak, że gdy moc jest w równowadze, czyli jak powiedziałem w naturalnym dla siebie stanie rzeczy, to w jakimś momencie zostaje ona zaburzona na korzyść jednej lub drugiej strony i przybywa wybraniec i ratuje sytuację. I tak moim zdaniem to ten cykl zaburzania równowagi i potem jej przywracania można spokojnie nazwać mianem klątwy. Klątwy, która sprawia, że co jakiś czas balans zostaje zachwiany, no i coś trzeba z tym zrobić. A jak dobrze wiemy z filmów, to przywrócenie równowagi niestety jest okupione wielkimi stratami, przede wszystkim przelaniem krwi. I pytanie, czy można w jakiś sposób temu zaradzić? Można. O ile zniszczenie mocy nie wchodzi w grę, bo moc jest integralną częścią galaktyki, więc zniszczenie mocy równa się zniszczeniu świata, o tyle można zniszczyć źródło klątwy. No bo wiadomo, klątwy nie biorą się z niczego, musi być jakieś źródło, jakiś powód, dla którego ta klątwa w ogóle istnieje. I ta właśnie nieznana siła znajdująca się na Peridii nadawałaby się wręcz idealnie na źródło tej klątwy. A celem naszego upadłego Jedi byłoby zniszczenie tego źródła. A czym to źródło mogłoby być? No i teraz ostrzegam, bo trochę popłynąłem z wyobraźnią i wymyśliłem coś, co może nie każdemu się spodoba, ale to sami ocenicie. Przede wszystkim myślę, że będzie to istota potężna w mocy. I tutaj wpadłem na taki pomysł, że mogła to być jedna z sióstr nocy. Siostry nocy, jak dobrze wiemy, są bardzo biegłe w władaniu mocą, więc jak najbardziej jedna z nich mogłaby tego dokonać. Ale jak wiadomo, zabawy z czarną magią nigdy nie kończą się dobrze, więc wiedźmę musiała spotkać jakaś kara. Mogła zostać na przykład uwięziona w jakimś więzieniu mocy i nie może opuścić planety albo coś takiego. A jeszcze oprócz tego niestety obywała się planecie Peridii. Przez zabawy z mocą mogła powiedzmy stracić swoją jakąś naturalną siłę, to znaczy właśnie zmienić się w takie wielkie pustkowie. Na takiej planecie ciężko takie imperium utrzymać, więc siostry nocy wzięły nogi za pas i uciekły w inne miejsce.
Okej, a jaki udział miałby mieć w tym wszystkim Bejan? Cóż, tak jak wielkie matki wyczuły, że ktoś silny w mocy się zbliża, tak samo ta jedna wiedźma również mogła to wyczuć i przez moc wzywać Bejana do siebie, żeby przybył i ją uwolnił. Jak skoro raczej nie zamierza tego zrobić, tylko po prostu się szanownej pani pozbyć. A pozbycie się jej oznacza przełamanie klątwy i koniec. Mamy spokój i równowaga nigdy nie zostanie zaburzona. I wtedy Bejan, tak jak powiedział, że brakuje mu idei zakonu, przywrócił pokój w galaktyce i to na dobre. Wiem, że mnie trochę wyobraźnia poniosła, a jako, że mamy już Siostry Nocy, no to fajnie byłoby jeszcze coś z tego zrobić. I myślę, że ten pomysł jest jak najbardziej ciekawy, ale ocenę tego pozostawiam wam, komentarze są do waszej dyspozycji. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no jak już powiedziałem, napiszcie w komentarzach co myślicie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Jeszcze zostaje nam ostatnie omówienie. Oj, będzie dziwnie, w sensie z jednej strony będę się cieszył, że dobrnęliśmy do finału, bo na pewno będzie fajny, a z drugiej strony będzie mi szkoda, bo już finał, bo bawię się naprawdę świetnie. Ale na całe szczęście jeszcze ten ostatni odcinek przed nami, także jeszcze chwilę możemy się nacieszyć. No i w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.